Proszę Państwa, mam świadomość, że Państwo jesteście zmęczeni i zarzuceni tym ogromem wiedzy i informacji, ale chciałam podkreślić jedną sprawę. To jest tradycja naszej tutaj biblioteki, która baza dorobku prowadzi od 1972 roku. Cytowania od 1972, a nawet może i pierwszego. I nasze władze i w ogóle pracownicy są przyzwyczajeni do tego typu analiz, statystyk. Przy całej doskonałości współczesnych baz danych, niestety, jak Państwo widzicie, nie jest to tak, że to nie jest automat. Mimo że baza Web of Science daje cały szereg możliwości, my przymierzaliśmy się do zautomatyzowania tych cytowań, ale niestety zakres błędów, który tam występuje, wymaga od nas jednak w dużej mierze ręcznej pracy. Także to nie jest automat, to tak naprawdę tylko efektem są w wyniku tej ciężkiej pracy są automatyczne generowane raporty. Natomiast, jak Państwo widzicie, wymaga to sporo pracy. Ale efekt jest taki, że no, nasze władze są tego przyzwyczajone, że na Senacie te dane są przedstawiane, od nas się tego wymaga, oczekuje. Jednym słowem, robimy to, bo takie są oczekiwania naszej uczelni. Proszę Państwa, zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pan Marcin najpierw zacznie. Panie Marcinie, zapraszamy do pytania. To można? Tak, no i że mogę od razu odpowiedzieć, to ja właśnie wnioskowałam, że to był tytuł źródła, a no ministerstwo, ale i tak nas to satysfakcjonowało. Natomiast ja tu specjalnie mówię o tym jako książce, ponieważ cały szereg materiałów konferencyjnych jest w czasopismach, które są wysoko punktowane i nimi się nie musimy już zajmować w punktacji, bo one już wejdą jako czasopisma, jako artykuły z czasopism punktowanych. Ja tutaj mówiłam tylko o tych wydanych no, w wersji książkowej. Dla uczelni technicznych, bo te conference proceedings są tylko dla uczelni technicznych. Dla nauk ścisłych, nie dla wszystkich, dla humanistów to nie obowiązuje. Też nie. Tylko nauki techniczne ścisłe. W tej kategorii. Ale która pani Basia?
Nie, absolutnie. Absolutnie, to jest błąd merytoryczny. Tak, niestety cała Polska stosuje tą nomenklaturę. Oczywiście. Tak, mamy absolutnie tą świadomość, ponieważ cała Polska do nas dzwoniła i prosiła o impact factor z listy filadelfijskiej jeszcze w dawnych latach i myśmy uświadamiali, że z listy filadelfijskiej, na liście filadelfijskiej nie ma impact factora, a w ogóle co to jest ta lista filadelfijska, jest to master journalist, ale niestety w literaturze tak to się już przyjęło, iż my sami zaczęliśmy po prostu to stosować, bo... Niestety w literaturze fachowej są tego typu błędy i no nie wiem, nie mamy na to wpływu, ale znamy sprawę, znamy problem. Czyli rozumiem, że to w tych narzędziach jest już tak? Tak, jak najbardziej. Teraz mam pytanie do pani Paszy. Tak? Ale to już mam ostatnie pytanie, bo to może być ciekawe w kontekście tych autyzmów. Bo ja wiem, że ten krytyce dla autyzmowania to jest też niesłychać. Słuchaj, co tak? Potem jakoś można było tą informację zdobyć i ta informacja już potem okazała się po czasie jednoznaczna. Cytowania według zakładki Search, zarówno praca cytująca, jak i praca cytowana, indeksowana w bazie. Czyli w przypadku naszych pracowników nie wszystkie prace były ujęte, bo w momencie, kiedy my robimy cytowania według Cited Reference Search, to wiadomo, że cytowane są prace nie tylko, które są indeksowane w bazie, tylko prace cytujące są z bazy. No a tutaj, no ale to była siła wyższa, my nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Ale było to, okazało się że potem, że to jest już jednoznacznie rozsądzone i określone. Cited Reference Search, tak, tak, tak. Ja mówiłam, że to była ta praca na potrzeby kategoryzacji była robiona według innego standardu niż my robimy i to było dla nas w pewnym sensie utrudnieniem, dodatkowa praca, która nas w pewnym sensie wybiła z rytmu, ale też nie mieliśmy wyboru. Ależ oczywiście, że tak. To ma przede wszystkim ogromne znaczenie w przypadku oceny tutaj pracowników wewnątrz uczelni. Zresztą jak pracownicy starają się o awanse i na przykład o profesury, to tylko i wyłącznie proszą nas o cytowania właśnie w takim rozumieniu, bez jakichkolwiek autocytowań. Jeszcze może tutaj pani Karolina. Jeszcze chciałabym dodać tutaj do tego, że dane dla jednostek czy też wydziałów liczone są, to nie są dane sumaryczne, czyli to nie jest suma cytowań dla poszczególnych pracowników, tylko to są dane wyliczone na podstawie algorytmu, że jeżeli nawet kilka osób jest z danej jednostki i one napisały wspólnie pracę, to cytowanie liczone jest dla jednostki tylko raz. I teraz jeśli jednemu pracownikowi liczylibyśmy autocytowanie, innemu dla innego to nie byłoby już autocytowanie, bo on nie pojawił się w składzie autorskim na przykład, to te liczby byłyby zupełnie inne, zupełnie pomieszane. Także po prostu wyrzucamy wszelkiego rodzaju autocytowania na potrzeby liczenia zgodne z tym, co już było kiedyś przyjęte na uczelni. I żeby te wszystkie dane w ramach jednostek i wydziałów się zgadzały. To też dużo robi tradycja, prawda? Nasi pracownicy są do tego przyzwyczajeni.
Ja mam tylko dwa krótkie organizacyjne pytania. Czy w procesie dokumentacji w Państwa systemie w ogóle uczestniczy autor, to znaczy pracownicy naukowo-badawczy? Czy oni inicjują w jakiś sposób rekord te wpisy? My nie mamy wpisów. Proszę Państwa, naszą tradycją jest to, że autor sam przynosi oryginał pracy. U nas nikt nie wpisuje na stronę internetową, nie wprowadza żadnego opisu. Pracownicy mają do dyspozycji swoich pracowników w bibliotekach wydziałowych i tam przynoszą oryginały prac, ewentualnie odbitki ksero albo wskazują ewentualnie link do dokumentu elektronicznego. Tak, to jest bardzo częsta w tej chwili procedura, bo jeżeli mamy w internecie pełny dokument, to już przecież nie trzeba go drukować, to byłoby bez sensu. Także my wprowadzamy do bazy dane na podstawie źródła. I pracownik osobiście przychodzi do swojej biblioteki wydziałowej, czyli nie tutaj do głównej, tylko do swojej biblioteki wydziałowej i tam wszystko jest załatwiane. I jeszcze jedno pytanie, jeśli można. W tak? takim razie ilu pracowników jest zaangażowanych w proces dokumentacji? Już mówię, u nas w oddziale dokumentacji to jest 8 osób pracuje, ale nie wszystkie na pełnych etatach. Natomiast no, w każdej z bibliotek wydziałowych w sumie około 40 osób na całej uczelni zajmuje się, ale oczywiście pracownicy w bibliotekach wydziałowych mają inne obowiązki wynikające z pracy. To jest jeden z ich tam elementów pracy, w zależności od wydziału. Niektóre wydziały, jak chemia, mają dwie, nawet tam trzy osoby dokumentujące codziennie, a są jednostki, w których ktoś prowadza opis raz w tygodniu, powiedzmy. Natomiast my tutaj jako oddział dokumentacji w Bibliotece Głównej inicjujemy pewne sprawy, dbamy o pewne merytoryczne sprawy, pilnujemy całą poprawność całej bazy, kontrolujemy i no jesteśmy no coś w rodzaju centrum NUKAT, no tak bym powiedziała, do tego systemu informacji o dorobku. Ja specjalnie no, Państwu nie mówiłam o tych sprawach, ja 2 lata wcześniej na konferencji tego typu sprawy omawiałam, no i nie chciałam dlatego już w tej edycji konferencji o tym mówić, ale zapraszam do przeczytania materiałów, które są zresztą w naszej bibliotece cyfrowej z poprzedniej konferencji, czyli 3. Wrocławskie spotkania bibliotekarzy, wydawnictwo, jak najbardziej jest to wszystko opisane, cały system dokumentowania i zresztą instrukcja z tych warsztatów jest tam, oprócz może jakichś tych nowych elementów związanych z ankietą jednostki, to tam Państwo znajdziecie odpowiedzi na te większość pytań. Proszę bardzo, kto jeszcze? Ja mam pytanie jeszcze o indeks Hirsza. Państwo nie uwzględniacie w bazie indeksu Hirsza. Czy nie, są plany, żeby jeszcze to włączyć? Są plany, właśnie dyskutowałyśmy tutaj z Basią Urbańczyk, bo to nasze dwa działy są w to zaangażowane. Myślimy o tym, żeby do raportów dodać, jak najbardziej. Po prostu w tym roku właśnie przechodziliśmy na wersję Alefa tego raportu i pilnowaliśmy zgodności danych i w ogóle jako wydawnictwa. Natomiast już planujemy pewne zmiany w tym raporcie, także jak najbardziej o tym myślimy. I jeszcze mam pytanie o źródło danych, bo Państwo korzystacie z SCI. Czy planujecie włączenie też Scopusa, czy raczej to jest już za duża? Jeśli chodzi o cytowanie oczywiście. Proszę mi wierzyć, że to jest taki ogrom pracy, jeśli chodzi o analizę cytowań według Web of Science. Tak jak mówiłam, to jest kilka miesięcy samej analizy, wyłączania autocytowań, sprawdzanie każdej pracy, każdego pracownika według bazy. Ja zdaję sobie sprawę, ja jestem z jedynej biblioteki medycznej, która robi też cytowania. My też robimy swoją bazę cytowań w Ekspertusie, także wiem, ile to jest pracy. I wiem, że u nas nie chcą, dział dokumentacji nie chce włączać Scopusa, dlatego pytam, czy Państwo nie, też... Nie mamy w planach, jeśli pracownicy indywidualnie się zgłaszają i jest jakaś potrzeba do porównania na przykład danych z Web of Science, to oczywiście na takie specjalne okazje, jak to już było powiedziane, zdarza się, że wykonujemy dla pracownika taką analizę, bo nie każdy sobie oczywiście z tym radzi. Natomiast gromadzenie w taki sposób, jak to wygląda dla danych z Web of Science, to byłoby nawet fizycznie niemożliwe. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko zapytać o taką rzecz. Jak Państwo to organizacyjnie robicie, jeżeli zaczynacie analizę, bo ja wiem, że robicie na bieżąco, ale chodzi mi o to za dany rok, dla każdego pracownika, czy to wygląda tak, że nazwisko po nazwisku i w jakim momencie to się zaczyna robić taką analizę za dany rok na ale przykład? Analiza cytowań, analiza cytowań, tak, o to mi chodzi.
to wygląda tak, że w oddziale jesteśmy podzieleni, czyli każda osoba, do każdej osoby przyporządkowane są pewne jednostki i co za tym idzie i pracownicy, czyli każdy wie, dla jakich osób ma przygotować analizy za dany rok. Na początku roku generujemy listy pracowników aktualne też na dany moment. Każda osoba, która zajmuje się analizą cytowań, dostaje taką listę pracowników, czyli ma te dane, dla jakich osób ma analizę wykonać i tu już każdy ma swój indywidualny system pracy, albo generujemy wykaz w bazie DONA dla całej jednostki, wykaz wszystkich publikacji, albo dla każdego pracownika osobno, w zależności od tego, jak ktoś pracuje. Na przykład wpisując wszystkie numery ewidencyjne z pracowników z danej jednostki, możemy wyświetlić wszystkie prace cytowane, opublikowane w danej jednostce i każda praca, każda publikacja jest sprawdzana w bazie Web of Science pojedynczo, według pierwszego autora pracy opublikowanej. Czyli to jest sprawdzenie kilku tysięcy prac co rok dla jednej osoby, pracownika uczelni, czyli osoby wykonującej analizę. Wpisanie do bazy Web of Science i sprawdzenie, czy praca nie jest cytowana, czy też jest cytowana. Aha, a jeszcze chciałam zapytać właśnie, w jakim momencie zaczynacie na przykład za dany rok? Teraz tak, pani mówi, że zakończony już jest 2012, załóżmy, nie? Tak, to w jakim momencie się to zaczyna, w jakim momencie się kończy? Praca zaczyna się zwykle na początku lutego. W tym roku było to opóźnione ze względu na właśnie kategoryzację jednostek. Musieliśmy przygotować dane w zupełnie inny sposób, czyli te dane, które mieliśmy zgromadzone, nie mogły zostać wykorzystane. Czyli w tym roku się to opóźniło, ale generalnie zaczynamy pracę wtedy, kiedy zostanie też zamknięta lista pracowników zatrudnionych i już te wszystkie procedury zostaną załatwione dla osób też nowych czy też zwolnionych w ramach uczelni, czyli powiedzmy do końca stycznia otrzymujemy też informacje z dokumentacji, że my możemy już na tych danych działać, że w informacjach o pracownikach nie będzie już żadnych zmian i wtedy my generujemy nasze listy powiedzmy na początku lutego i zwykle do końca maja analiza zostaje zamknięta. Tak jak mówię, w tym roku została trochę opóźniona i tak do połowy czerwca jeszcze są tam jakieś drobne poprawki, ale to jest właśnie tyle miesięcy, 7 osób nad tym czuwa. I potem zaczynacie Państwo już kolejną znowu analizę kolejnego roku. Nie, tak? Później jest właśnie praca nad raportem, bo oczywiście analiza cytowań to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujemy. Każda z osób ma wszystkie obowiązki, które pełni oddział informacji naukowej, każda jedna. Nie ma osoby, która zajmuje się tylko analizą cytowań. No później jest właśnie praca nad raportem, oczywiście w tym momencie już mocno zautomatyzowana, więc w zasadzie sprawdzanie, przygotowanie dokumentu i wszystkie te dodatkowe prace. Kolejną analizę, tak jak już powiedziałam, zaczynamy w przyszłym roku. Oczywiście dzięki tym możliwościom, które daje właśnie ALEF, czyli opracowanie chociażby formatki na kolejny rok, jak najbardziej można te rekordy wprowadzać wcześniej, tutaj nie ma żadnej przeszkody. Ale ta taka analiza, że akcja, zaczynamy i kończymy, to jest zwykle właśnie luty, czerwiec. Dobrze, dziękuję ślicznie. Bardzo proszę. Katarzyna Maćkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ja mam pytanie też związane z cytowaniami. Kontynuując Pani zapytania, dlaczego od 1 lutego Pani powiedziała, ale czy jest pewność, że nie pojawią się jakieś cytowania jeszcze z 2012 roku? Absolutnie nie ma takiej pewności. Proszę mi wierzyć, że po tych zmianach, które miały miejsce w Web of Science, czyli data wprowadzenia rekordu, data wydania pracy, po tych wszystkich zmianach i tu nie ma co tego ukrywać i nie boimy się tego powiedzieć, w bazie naprawdę panuje duży nieporządek i w zasadzie przez cały rok te cytowania nawet za poprzednie lata są dodawane. Sprawdzamy, zdarza nam się, że sprawdzamy też za poprzednie lata. Teraz mamy możliwość też uzupełniania tych rekordów. Rzeczy wychodzą też przy analizach za tak zwaną całość dla pracownika i to też uzupełniamy. Nie ma absolutnie pewności. Nie ma takiej możliwości, żeby to była stuprocentowa zawartość, przełożenie zawartości bazy Web of Science i naszych cytowań, bo to po prostu my nie jesteśmy w stanie nad tym na tyle panować. Czyli Państwo przyjęliście sobie. Natomiast tak, druga dokładnie. Sprawa, jak sama już Pani wspomniała, jest to sporo błędów. Błędów chociażby w nazwiskach. I czy Państwo zgłaszacie do bazy te błędy i czy one są korygowane? Tak, zdarza się, że zgłaszamy. Bo później jak tak. robicie Państwo indywidualne, no to wiadomo, że trzeba pamiętać o danym błędzie, prawda, żeby wygenerować to cytowanie. Tak, tak, dokładnie. Masa jest błędów, jeśli chodzi o nazwiska, to tych błędów jest zdecydowanie bardzo, bardzo dużo. Zgłaszamy takie rzeczy do poprawki, zgłaszamy też rzeczy do poprawki a propos afiliacji, bo wiadomo, że afiliacje też są pisane bardzo, bardzo różnie i staramy się, jeśli wyłapujemy nazwę na przykład naszej uczelni w jakimś dziwnym formacie wprowadzonym, żeby takie rzeczy wysyłać.
w ciągu powiedzmy kilku miesięcy są takie zmiany wprowadzane. Mówi się o kilku tygodniach, no ale to zależy oczywiście już od reakcji firmy, ale staramy się takie rzeczy wyłapywać i zgłaszać też, jeżeli możemy. Ewentualnie notować gdzieś sami sobie, żeby na przyszłość sprawdzać też takie wersje błędnie zacytowane. Dostajemy też masę informacji od naszych pracowników, którzy sprawdzają bibliografię w czasopismach i reagują też na to, informując nas, że znaleźli cytowania odbłędnie na przykład wprowadzonej pracy. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Tak, nie widzę więcej pytań. Proszę Państwa, tak, jeszcze. Jak duży zespół informatyków zajmował się przygotowaniem od strony informatycznej tej analizy i jak dużo czasu Państwo na to poświęcili? No to już pytanie do informatyków. Tak, w ogóle zespół informatyków w bibliotece liczy 5 osób, właściwie 6 osób. Natomiast dokładnie te aplikacje, które Państwo widzieli, były przygotowywane przez 4 informatyków i były pisane w przeciągu 3 lat. No z przerwami, ale powiedzmy sobie generalnie 3 lata trwało wdrożenie i uruchomienie tych aplikacji. Proszę Państwa, my będziemy do Państwa dyspozycji przez najbliższe jeszcze 2 dni konferencji, także jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał coś zapytać, to bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji. Tak, już mogę chyba zakończyć dzisiejszy dzień obrad. Bardzo Państwu dziękujemy za udział, za wytrwałość i spotykamy się na kolacji uroczystej, na którą Państwa zapraszam. Także dziękuję na razie, do widzenia, spotkamy się na kolacji.